Witam. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o Hashiramie Senju. Zapraszam. Standardowo jednak oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, a to są moi wspierający, którzy w przeciwieństwie do Hashiramy nie są takim drewnem. Domyślam się, że część osób oburzy się na tytuł, ale myślę, że to najbardziej trafne zdanie, jeśli chodzi o pierwszego Hokage. Dlaczego tak sądzę, to już wam powiem w dalszej części, a tymczasem przejdźmy do historii owego osobnika. Hashirama urodził się w momencie, w którym na świecie panowała istna wojna pomiędzy klanami. Był najstarszym synem Butsumy i, jak się dużo później okazało, reinkarnacją Asury. Więc jeśli o to chodzi, to Hashirama już od małego walczył w beznadziejnej wojnie z Uchihami. Jak dobrze wiemy, to też na tej wojnie zaprzyjaźnił się z Madarą, czyli teoretycznie wrogiem, jednakże chłopcy wtedy rywalizowali przyjacielsko i bez wiedzy rodziców, co spowodowało, że zbliżyli się do siebie i często wyobrażali sobie świat, który miałby być spokojny, pokojowy, i to można śmiało powiedzieć, tutaj Hashirama zdecydowanie był osobą, która o tym marzyła, a przede wszystkim do tego dążyła. Z drugiej strony jego przyjaciel Madara nie wierzył w to, że plan stworzenia świata, w którym dzieci nie musiałyby walczyć i panowałby pokój pomiędzy Uchihami a Senju, mógłby się udać. Dlatego też zakończył ich przyjaźń, aby mogli walczyć bez żadnych skrupułów. Po tym zdarzeniu tak właśnie się działo przez lata, z tym, że Hashirama nie zaakceptował zakończenia ich przyjaźni i gdy dochodziło do walki, to ten nie potrafił się zmusić do zabicia Madary. Natomiast Madara był słabszy od Hashiramy, więc nie był w stanie go pokonać. Lata mijały i doszło do tego, że jeden jak i drugi zostali przywódcami swoich klanów, natomiast w wojnie pomiędzy Uchiha a Senju to ci drudzy zaczęli wygrywać. Hashirama wraz ze swoim klanem mieli już w garści i Madarę i Izunę, ale oczywiście Hashirama nie był w stanie zabić przyjaciela z dzieciństwa i próbował go przekonać do zjednoczenia klanu w celu zrealizowania marzenia z dzieciństwa, jednak Madara się wycofał wraz z śmiertelnie rannym Izuną. Klan Uchiha nawet chciał zaakceptować taką propozycję, jednak Madara ją odrzucił, gdy okazało się, że Izuna zginął od miecza Tobiramy. Po tym wszystkim Madara ostatni raz walczył z Hashiramą i jego klanem jako wrogowie i został pokonany. Przynajmniej ostatni raz, jeżeli chodzi o taką wojnę. Tobirama chciał go zabić, aby zakończyć wojnę raz na zawsze, ale Hashirama go powstrzymał, uważając, że da to całkowicie odwrotny efekt. Ostatecznie Madara dał propozycję Hashiramie, aby ten zabił swojego brata, a w zamian będzie on w stanie uwierzyć w słowa lidera Senju i połączą siły. Natomiast Hashirama stwierdził, że nie może zabić swojego brata, ale za to zabije siebie i gdy gotów był już to zrobić, Madara go powstrzymał i zgodził się na pokój. I tutaj się zatrzymamy. Tutaj tkwi mój pierwszy argument za tym, że Hashirama nie jest najlepszym możliwym przywódcą. Decyzja o popełnieniu samobójstwa na rzecz czegoś większego, czyli pokoju, była jak najbardziej urzekająca, wspaniałomyślna, ale jednocześnie głupia. Po pierwsze, Hashirama nie mógł wiedzieć, że Madara przerwie jego próbę. Po drugie, jeśli by tego nie zrobił, co by go wtedy powstrzymało przed wybiciem całego klanu Senju? Przecież Hashirama był jego jedyną przeszkodą i on sam był w stanie usunąć mu się z drogi. Choć w anime został pokazany jako dobroduszny, który miał wiarę w ludzi, to było to kompletnie moim zdaniem naiwne zachowanie. Być może patrzę zbyt płytko, racjonalnie i nie mam racji, ale postarajcie się zrozumieć mój punkt widzenia. Gość tak naprawdę naraził cały swój klan dla czegoś, co było jego marzeniem, co prawda pozytywnym, ale położył wszystko na jedną kartę, a przecież miał możliwość pozbycia się Madary, który też był jedyną przeszkodą na drodze do tego marzenia. Po pozbyciu się przywódcy Uchichów, raczej nikt, kto ma więcej niż 10 IQ, nie rzuciłby się do walki z Senju, z którymi już przegrywali, a do tego straciliby najsilniejszego z ich członków, który pewnie sam stanowił 90% siły swojego klanu. To, co zrobił wtedy Hashirama, było irracjonalne, niebezpieczne i lekkomyślne. Ale przejdźmy dalej. Po tym jakże ciekawym akcie miłosierdzia, Senju i Uchiha zebrali się, aby stworzyć wioskę, w której tak jak marzyli, dzieci nie musiałyby umierać w bitwie. Dzięki temu sojuszowi powstała Konoha, a jakiś czas później w ich ślad poszły inne kraje i stworzyły własne wioski. Hashirama za pomocą swojego Mokutona stworzył większość infrastruktury i chciałby to Madara został Hokage, jednak na całe szczęście Tobirama ustawił brata do pionu i zaproponował demokratyczne wybory, które wygrał oczywiście Hashirama. Później pierwszy Hokage chciałby Madara został jego prawą ręką, a później doprowadzi do tego, że zostanie drugim Hokage. Jednak Madara uznał, że na pewno tę posadę dostanie Tobirama i skończy się to źle dla Uchiha. Wtedy też Madara odszedł z wioski i zadeklarował przyszłe potyczki z Hashiramą.
I jak się okazuje, długo nie było trzeba czekać, żeby zobaczyć, że decyzja o niezabiciu Madary wcześniej była błędna, a to Tobirama miał rację, twierdząc, że Uchiha rozwija się poprzez nienawiść. Czy wioska byłaby lepsza za panowania Madary? Kto wie? Może by nie podkulił ogona i nie uciekł, co jest bardzo wątpliwe, szczególnie widząc to, co zrobił wraz z tym, jak nim nie został. Nie uważam Hashiramę za dobrego Hokage, ale Madara byłby raczej jeszcze gorszy. Najpewniej byłby tyranem. Jeśli o to chodzi, to dobrze, że Hashirama został pierwszym Hokage. Był symbolem, to on najbardziej przyczynił się do stworzenia wioski i był dla niej w stanie poświęcić własne życie. Niewątpliwie jednak, gdyby nie jego młodszy brat, ta wioska mogłaby nie przetrwać, bo Tobirama był tak naprawdę mózgiem wioski, a Hashirama jego siłą. Zupełnie tak samo jak Hiruzen i Danzo. Mówcie co chcecie, ale to Danzo często, choć nie zawsze miał rację. Po więcej moich przemyśleń na temat Danzo zapraszam do mojego innego odcinka, tam szerzej mówię, o co mi chodzi. Madara jak obiecał, tak i zrobił. Niejednokrotnie walczył z Konohą, ale zawsze przegrywał. Jednak po którejś porażce z kolei przejął on kontrolę nad dziewięcioogoniastym i stoczył ostatnią bitwę z Hashiramą, przynajmniej za życia. Walka ta była na wcześniej niespotykaną skalę zniszczenia, na tyle mocno, że krajobraz został zdewastowany i nazwany później Doliną Końca. Oczywiście Hashirama podczas walki próbował przekonać Madarę do powrotu i przyciągnąć go na swoją stronę, jednak Uchiha walczył tak długo, aż nie był zmęczony. I Hashirama odwrócił wtedy jego uwagę za pomocą swojego drewnianego klona i dźgnął w plecy Madarę, po czym wtedy Madara umarł, choć nie do końca, ale to całkowicie inna historia. Dziewięcioogoniasty nie mógł sobie tak po prostu biegać po świecie, dlatego został zapieczętowany w żonie Hashiramy, Mito Uzumaki, co pozwoliło na kontrolę nad bestią i dodatkowo zwiększyło znacznie siłę Konohy. Po tych wszystkich wydarzeniach w wiosce na jakiś czas nastał pokój. Hashirama wraz z Tobiramą wyszkolili w tym czasie Hiruzena, spędził on czas ze swoją wnuczką Tsunade, zamknął zwój zawierający Kinjutsu, ponieważ jutsu tam zawarte nie było potrzebne w świecie pokoju, no ale jak to w świecie bywa, pokój nie mógł trwać bez końca. W końcu Takigakure wysłało Kakuzu, aby ten go zabił, jednak mu się to nie udało. Następnie przychodziły kolejne konflikty, które doprowadziły w końcu do pierwszej wielkiej wojny Shinobi, na której zwołał on pierwszy szczyt Kage i podzielił się z resztą Kage ogoniastymi bestiami w celu stworzenia pokoju i równowagi sił. Szczyt Kage jednak się nie udał zbytnio i ostatecznie nic z tego nie wyszło. Niedługo później Hashirama umarł i przekazał tytuł Tobiramie i poinstruował go, by ten nie maltretował Uchiha. Uff, przebrnęliśmy przez historię tego bohatera. Pojawił się jeszcze jako wskrzeszony na wojnie, ale to bardziej kwestia siły aniżeli fabuły, dlatego o tym nie będę w ogóle wspominał. Opiszę tutaj jeszcze jego osobowość, a później podyskutujemy sobie na temat, jakim był Hokage. Także Hashirama ogólnie był raczej opanowanym mężczyzną, był pozytywną postacią, uwielbiał organizować przyjacielskie zawody, a nawet był hazardzistą, co pokazuje chociażby to, jak postawił wszystko na jedną kartę dla pokoju. Był niezwykle lojalny w stosunku do wioski, a nawet traktował wszystkich mieszkańców jak członków swojej rodziny. Nie bał się oddać za nich życia, co później zostało nazwane wolą ognia, ale o tym też nagrałem odcinek. Ogólnie rzecz biorąc, Hashirama był idealnym przykładem pozytywnego, optymistycznego gościa o wielkim sercu. Dobra, teraz podsumowanie tego, kim był, nie licząc się tutaj w ogóle z siłą, do tego przejdziemy później. Żebyście nie zrozumieli mnie opacznie, dobrze, że Hashirama został pierwszym Hokage, dziwne by było, gdyby nim nie został. W końcu to on zainicjował pomysł powstania wiosek i miał w nią największy wkład. To on był symbolem, najsilniejszym człowiekiem w wiosce, a powiedziałbym, że nawet na świecie, i był bardzo przyjazny. Ciężko go nie lubić jako osoby, jednak to, co mi najbardziej tutaj przeszkadza, to jego naiwność, brak jakiejkolwiek podejrzliwości. Myślę, że dobrym stwierdzeniem by było to, że traktował innych tak, jakby chciałby się zachowywali, a nie tak, jak rzeczywiście jest. Nie wszystkie konflikty chciał rozwiązywać przemocą, a starał się doprowadzić do pokoju rozmową i chwała mu za to. Jednak te decyzje, w których zachowywał Madarę przy życiu, są dla mnie nierozsądne. Nie chodzi mi tu o wszystkie, a tylko o te kluczowe, w których jedynym co by stracił, to życie Madary. Być może moja perspektywa jest okrutna, niehumanitarna, bo poświęcenie jednego człowieka na rzecz innych to nadal pewnego rodzaju morderstwo, ale nie robiąc tego narażał swoich kompanów na śmierć, dalsze walki, a zabijając go mógłby doprowadzić do pokoju dużo wcześniej, jeśli nie do pokoju to do wybicia Uchichów, ale tak długo jak Madara się stawiał, tak długo Senju zabijało Uchichów i odwrotnie.
To trochę dziwne, że Hashirama nie miał problemu z wyrzynaniem przez Senju członków Uchiha, ale nie posunął się do zabicia jednego więcej. Dlatego uważam, że Hashirama nie był najlepszym przywódcą wioski. Wszystko chciał załatwić pokojowo i to jest okej, ale przez to doprowadził do znacznie gorszych rzeczy, bo zdaje mi się, choć ponownie to tylko moja opinia, że poświęcenie jednego wroga dla dobra nie tylko naszego, ale całej naszej społeczności jest uzasadnione. Co do siły tej postaci, to już wspominałem tutaj nieraz, że jest to po prostu prawdziwy kozak. Był uznawany za najsilniejszego shinobi swojej epoki i w ogóle w historii świata, dlatego też został mu nadany przydomek Boga Shinobi. Wcześniej wielokrotnie wspomniany Madara nawet przyznał, że jest od niego słabszy, nawet posiadając Eternala i Kyubiego. Był na tyle silny, że sam jeden złapał 8 ogoniastych bestii. Żeby tego było mało, to Kabuto powiedział, że nikt z żyjących osób nigdy nie dogonił Hashiramy pod względem siły. Później oczywiście się to zmieniło, Naruto czy Sasuke raczej go przerośli. Samo to jednak pokazuje, jakim był kocurem, a to nie wszystko. Podczas czwartej wielkiej wojny Shinobi, gdy Naruto rozprowadził czakrę swoją oraz czakrę Kyubiego na jednostki Zjednoczonych Sił Shinobi, to Hashirama stwierdził, że ilość czakry, którą Naruto rozdysponował, była prawie tak duża jak jego własna. Czaicie to? Czakra Naruto i jebanej 9-ogoniastej bestii. Ale cóż, to nawet nie wszystko w temacie czakry. Posiadał tak dużą kontrolę nad nią, że potrafił przywołać 10 drewnianych klonów, utrzymując barierę, która jest tak potężna, że używana jest tylko przez kogoś na poziomie Kage. Hashirama! Ale nie możemy oczywiście zapominać o jego komórkach, które wszyscy chcieli mieć, ponieważ regeneracja jego ciała była na jakimś totalnie innym poziomie. Gość potrafił walczyć bez przerwy przez 24 godziny, jakby nic się nie działo. Do tego ta regeneracja była na tyle przesadzona, że działała mimowolnie, ale to przecież niewystarczająco, prawda? Zwiększona regeneracja jest tak szybka, że wszelkie rany kłute zostawały uleczone od tak, bez żadnego jąknięcia. Taka regeneracja sama z siebie mogła być porównywalna do technik Tsunade czy leczenia ran Naruto, gdy Kurama znajdował się w jego ciele. Chore, a przecież ciągle mówimy o jednym typie. Jeżeli chodzi o ninjutsu, to oczywiście z takimi pokładami czakry i jej kontrolą mógł sobie na wiele pozwolić. Bez problemu był w stanie przywołać bramę Rashomon, co dawało mu obronę przed prawie każdym atakiem. Tak jak już wcześniej mówiłem, potrafił stworzyć barierę na tyle silną, by uwięzić w niej 10-ogoniastego. Sam zresztą był w stanie złamać kontrolę Madary nad Kyubim, a w dodatku umiał się posługiwać wieloma rodzajami broni do walki. No i jak już mówiłem, bo to też zalicza się do ninjutsu, leczył swoje rany nawet nie tworząc żadnych pieczęci. W kwestii transformacji natury nie mogło być inaczej jak to, co zaraz powiem. Opanował on wszystkie 5 podstawowych natur, łącznie z Ying i Yang. Oczywiście był znany z używania Mokutona, który jest Kekkei Genkai, i nie znamy innego człowieka, który byłby w stanie posługiwać się stylem drewna całkowicie naturalnie. Mało tego, jeśli chodzi o jego techniki drewna, były one ponownie niepoważne. Potrafił tworzyć jakieś gigantyczne awatary o 1000 rąk, klony drewna praktycznie nie do odróżnienia od niego, stworzyć jakieś powalone drzewa, które kwitną i uwalniają pył, który truje, a przeciwnicy tracą przytomność. Umie sobie od tak zrobić konstrukcję broniącą go przed pociskiem ogoniastej bestii, ale to tylko kilka przykładów z wielu. Aha, no przecież nie powiedziałem jeszcze o takim jednym małym tyci szczególiku, jaki ten zdecydowanie nieprzesadzony osobnik potrafi. Dzięki uwolnieniu drewna może sobie kontrolować ogoniaste bestie, co pewnie niezwykle mu pomogło w ich schwytaniu, ale co tam schwytanie powiecie? Przecież mówimy o Hashiramie, takie złapanko to zdecydowanie za mało. On je złapał i kontrolował je wszystkie w tym samym czasie. Mógł nawet wchłaniać z nich czakrę za pomocą swoich drewnianych smoków. Takie tam przeciętne umiejętności. Chciałoby się rzec, że to już wszystko, ale nic bardziej mylnego, moi drodzy. Jest jeszcze Senjutsu. W tryb mędrca ten pan przychodził w tyle czasu. Smutne, że aż tyle mu to zajęło, ale nie można mieć wszystkiego, tak? Nie wiadomo, gdzie się nauczył używać Senjutsu, ale potrafił. Zbieranie energii naturalnej, to jak wiecie lub nie, jest złożony proces i do tego nie wolno się ruszać, ale nie mówimy o jakimś tam pierwszym, lepszym osobniku, Hashiramie to nie przeszkadzało. Tryb mędrca jest tak naprawdę swoistym boostem do mocy użytkownika, więc Hashirama, pomimo że był całkiem niezły, to jeszcze dorzucił do tego Senjutsu. Jak słodko. Nie dam rady wypunktować wszystkich jego umiejętności, już mi gardło wysiada. Jest tego po prostu za dużo. Mam nadzieję, że to, co przed chwilą powiedziałem, jest wystarczające, żeby zobaczyć, kim lub może czym był Hashirama. Bo ja bym go nie nazwał człowiekiem. To była bestia, potwór mocy.
Podsumowując wszystko, dla mnie Hashirama to jeden z dobrych wzorców na człowieka, poza jego naiwnością. Uważam, że jednak trzeba w życiu poddawać wątpliwość motywacje różnych ludzi. Nie znaczy to, że mamy wszystkich na świecie uważać za tych złych, którzy chcą nas wykorzystać, ale zakładanie, że takich osób nie ma, jest po prostu głupie. Uważam Hashiramę za lidera podobnego do Tsunade czy Hiruzena. Byli oni po prostu zbyt pobłażliwi na niektóre rzeczy. Poza tym jest naprawdę niesamowicie silnym osobnikiem, przez wiele lat niedoścignionym i z pewnością zasługiwał na miano Boga Shinobi. Takie jest moje zdanie, nie musicie się z nim zgadzać. To by było na tyle, dajcie znać co wy myślicie o Hashiramie. Zapraszam jak co tydzień w niedzielę o 12 na kolejny odcinek. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!